Cię. Siema. Panie, chcę Cię widzieć na ścianie. Czemu chcę? Co? Panie, chcę Cię widzieć na ścianie. O co ci chodzi? No, panie, chcę Cię widzieć na ścianie. Czemu niby? Bo do spania musisz iść. Już jest po 19. No nie. No tak. Jutro na którą masz do szkoły? Ja mam ferie. No z jakiego województwa jesteś? Z Pomorskiego. A i tam macie ferie? Tak. No to max 20 do spania. Patrycja stała się turbo przy. Jo, ty pojebany jesteś jakiś. Nie pojebany, tylko do spania. Skąd ty się nauczyłeś tak? Spanie to ty kurwa twoją starą kłać. A skąd ty się nauczyłeś takich brzydkich słów? Mama czy tata cię nauczył? Kurwa wszyscy wokół, tylko nie ty. No wiem, bo ja nie używam takich słów. No i chuj ci w dupę. I czyli mama cię nauczyła takiego słownictwa? No nie kurwa tata, wiesz? A, czyli tata tak do mamy mówi? No ty kurwa mówisz tak do swojej mamy, kurwa. A to patole macie tam w chacie, co? Patola to twój stary, kurwa, obciąga na lewo i prawo. Ale patologia w tym Pomorskim. Ty masz kurwa patologię w domu, prawiczku jebany. A ty nie jesteś prawiczkiem już? No i chuj ci w dupę, kurwa. Ja jestem prawiczkiem. Ale ty już ja nie jesteś. Spójrz tego wąsa na chuju jebany. To jest na chuju? Patryk stał się turbo przygłupem. Ty się kurwa przygłupem geju jesteś. O nie mogę, mówię. Jaką ty masz patolę na chacie? Jeszcze. Kurwa patolę na chacie. No przecież widać, że zimno. Widać, że zimno nie napalone. Umyj naczynia, bo kurwa zaraz wyleci przez komin wszystko. A u mnie komina nie ma. No i chuj ci w dupę. U mnie nie ma komina i naczyń. Bo ja jem na mieście tylko. No i chuj. A czemu twój stary nie napalił w domu? Jest zimno. Jak kurwa zimno jest, u mnie jest tak kurwa ciepło, no, że... jak widzę, że szyby aż zaparowały. U ciebie, okno. Kurwa, ty jesteś zaparowany, to są drzwi, pizdo jebana. Nie, okna też widzę przecież. Jo, okno, kurwa, widzisz jak okno jest tam. No to pokaż, jest zaparowane. Ty jesteś kurwa zaparowany, no. Sven. No. No. No jest. Kurwa, widzisz, że jest zaparowane? No, zaparowane i święta w grudniu. Jesteś, kurwa, zaparowane. Ty święta w lutym masz, ale patola na chacie. Ja stara prasuje, kurwa, trawę czajnikiem, ty. Ja cię, masakra. Ty masz święta w lutym? Na chacie? Kaiko stał się turbo przygłupem. Ja mam wszystko nagrane, spierdalaj, na YouTubie będziesz. Ty jesteś cały czas, pół Polski cię ogląda. No i chuj, wyjebane mam wyjebaną Polskę. No jo, bo ty patriota, nie? Przecież. Ja kurwa patriota, wyjebane w to. A czemu masz taką patolę i czemu ci ten rodzice ja cię masz, taki... kurwa patolę w domu. Czemu rodzice ci takich brzydkich słów nauczyli? No bo mogą, a nie to co ty kurwa. Bo mnie nie uczyli takich brzydkich. Dobra, kurwa, późno jest, idź do kurwa do spania. Nie, bo już skipniesz mnie, nie? Bo już się boisz opowiadać o tej patoli, co? Ty jesteś kurwa patola, ja się nie boję. No, ja się założę, że ty mnie pierwszy skipniesz. Założę się, że ty mnie pierwszy skipniesz, bo nie wytrzymasz presji. No, na pewno, kurwa. No, to zobaczymy. No, zobaczymy. Wiktor stał się turbo przygłupem. Ty się kurwa turbo przygłupem. Ja stara zostanie turbo przygłupem kurwa w łóżku, jak ją rucham codziennie. Serio? Nie, kurwa na... A to ona z tobą wciąż jest, tak? No kurwa, wiesz, napierdala ją tak, że chuj. Jo? To muszę pogadać z nią. Czyli poznałem ojczyma. No kurwa, z młodszego od ciebie, pildo. Cześć, tato. Spierdala. O kurde, chłopie. No tu ludzie piszą, że ten, że sobie potem zobacz filmik na YouTubie. Kurwa,
ludzie to tam chuje są. O. Ludzie to głupi są, jak chuje jebane, wyjebane w YouTube'a. Bo ty jesteś mądry, nie chłopak? Kurwa, ja pierdolę, weź się z nim kłóć. Ale ja się przecież nie kłócę, tato. No kurwa, zamknij pizdę. Tato, co ty taki nerwowy? Tato, pogódźmy się, tato. Co? Tato. No tato. Weź, nie bij już. Nie bij mamy. Dobra, nie będziesz już bił mamy? Kurwa, będę ją napierdalał cały czas. Twoją matkę napierdalasz? A to ty jesteś ładnie. Kurwa, swoją matkę napierdalasz. No ty powiedziałeś, że napierdalasz swoją matkę przed chwilą. Ty kurwa napierdalasz swoją matkę. No powiedziałeś, że napierdalasz. No twoją matkę, nie moją. A, moją? A, to sorry. Moją to możesz. Kurwa, nie wiem, ona chyba musiała wpierdolić w chuj śniegu, żeby takiego obałwana jak ty. Kurwa, teraz na Google takie teksty są fajne. Pięter stał się turbo przygłupem. Dołączył do gangu. Ty jesteś też w gangu? Tak, kurwa, chyba świeżaków. Ty jesteś w świeżakach? Ja, tak, ja myślałem, że ty kozak. Ja myślałem, że ty kozak jesteś, a nie świeżak. Kurwa, świeżak to twój stary. Mój stary czy twój? No twój, kurwa, stary, co ty głuchy jesteś? No przecież ty jesteś tatą moim. Uszy, bo się z muchy zlatują. Czyli ty mówisz o sobie? No ty kurwa o sobie mówisz, ty. Nie, no przecież ustaliliśmy, że ty jesteś moim ojcem. Chuj ci w dupę! Bo ruchasz moją matkę, powiedziałeś. Kurwa, rucham twoją matkę codziennie, kurwa, na kolanach, wiesz? Ty na kolanach? Tak, kurwa, na kolanach. Ona mi nie... Napierdala, kurwa, w twoje wyro. W moje wyro? Tak, to ty w moim wy... W moim wyrze moją mamę posuwasz? Bo ty tak lubisz w moim wyrze? Kurwa, bo mu wypierdolę, nie? Już mnie wkurwia. A weź jebnij w kamerę. Może trafisz. Może trafisz, weź wypierdolę w kamerę. Karol stał się turbo przygłupem. Karol stał się turbo przygłupem. Spierdala. Nie, ja nie idę nigdzie. Spierdalaj, mówię, kurwo. Zawołaj mamę. Zawołaj. Kurwa, zawołam. Stara, chodź tu! Ty tak do mamy mówisz? No, a co, nie mogę? A czemu tak brzydko? Bo lubię. A czemu tak lubisz? Bo chuj ci w dupę, bo mogę. No to chuj mi w dupę, czy możesz? No kurwa, to tobie bukietu, Mary. Oj, mamę. Ale patola, co? Tak. Masakra, aż nie wierzę. No i co? Gdzie mama? W twojej dupie, kurwa. Ile twoja mama ma lat? Moja mama powiedziała, że nie będzie się zgadać z takim ułonem jak ty. Ej, bo jak ty mówisz, że ty ruchasz moją mamę, to może ja twoją będę, co? I będziemy brać mi wtedy. Spierdalaj. I co chuj? Twój stary to chuj. A no ci patrzysz na mnie i ci stanął chuj? No tak, kurwa, na tobie, kurwa, na czole ci stanął chuj. To ty jakiś jesteś dziwny. Ty jesteś kurwa zboczeniec, gej jebany. Ty jesteś dziwny. To ty jesteś dziwak. Ty, to zawołaj tą mamę. Ile mama ma lat? Więcej od ciebie, kurwa. No, dlatego mnie interesuje. Ja lubię starsze. A ile ma? Kurwa, co się to interesuje? No powiedz, co, wstydzisz się, że masz starą matkę? Nie, nie wstydzę się, wiesz? No to powiedz, no. 26. A, 26 i widzisz, kłamiesz. Ale ty... Jak kurwa kłamie? No moja mama ma 26 lat. A, jasne, weź. Czyli jak miała 14, tak, to cię urodziła, tak? No. Czyli z patoli ty się wywodzisz.
Ty się kurwa z patoli No wychodzi. to widać, jaka patola jesteś. Jak twoja matka miała 14 lat, jak cię urodziła, to możliwe, że dlatego ty jesteś taki niedorozwinięty. Spierdalaj. O turbo, turbo, przygłup, 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 turbo, 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 przygłup, 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 turbo. Tato, czemu ty się tak denerwujesz? O, tato. Tato, będzie spokój już w domu? Nie będziesz bił mamy? Wiesz, jaka wódka jest dobra z sokiem marchwiowym? No kurwa, weź. A. Ja nie wiem, jak ty możesz kurwa alkohol pić, to jebane swinstwo. Państwo to jest, nie? Kurwa, masz. Wiecie, po alkoholu zrobili, tak? Dlatego taki ten świnia z ciebie. Spierdalaj. Ty się powtarzasz, zacięła się płyta? Kurde, zaczęła się płyta Ty i się nawet wysłowić nie umiesz? no nie umiem. A 6 razy 7 ile to jest? No, tobie przedszkola wychodziłeś. Patola na chacie. A liczysz teraz dopiero, nie? 20 razy z przedszkola wychodziłeś. Dopiero liczysz. Jeszcze nie policzyłeś? Kurwa, milion razy liczę, kurwa, na No, sekundę. policz, no. Milion Policz. ci w sekundę chyba policzę. No, już policzyłeś? No? No to ile to jest? Chodź w dupę. No ile? Milion. Chodź w dupę. Milion. 42, debilu mały. To weź zawołaj tą mamę. Ten ułom chce z tobą gadać, bo jest pojebany jakiś. Weź wołaj. Ładna mama. Kurwa, ona mówi, że ona nie chce z tobą gadać. Ona mówi, że najpierw masz ogolić wąsa. Nie, ja nie mam wąsa. Ty ślepy jesteś? Jesteś kurde ślepy. Ogoliłem wąsa, brodę mam tu. Ty masz kurwa brodę na chuju. Wąsa ogoliłem, zobacz. Ślepy jesteś? Jesteś kurwa Tu ślepy. mam brodę, to ty jesteś. Nie ogarniasz, gdzie jest broda, a gdzie wąs? Wołaj mamę. Albo do No, spania. ona nie chce przyjść do takiego No domu jak ty. to daj numer do nich. Napisz na czacie, zadzwonię. Przy tobie. Spierdalaj. Przy tobie zadzwonię. Pokażę je. Czyli twoja mama to dzipka, tak mówisz? Jesteś kurwa No dziwka. tak powiedziałeś. Moja stara na prostu ci zarabia na chleb. Ty tak powiedziałeś, że twoja mama to dziwka. Ja powiedziałem, że jesteś dziwkarzem. No, ja mówię, daj numer do mamy, a ty dziwkarzu. Moja mama nie jest kurwa prostytutką. To daj numer, zadzwonię przy tobie do niej. Zapytamy, ciekawe, czy powiesz, że nie Nie chcesz. jestem. Moja mama nie jest prostytutką. No to daj, zadzwonię tylko, pogadam. Kurwa maźno. Patola na chacie, co? A weź powiedz, zostaw suba i dzwoneczek. Teraz 1000 osób cię ogląda, możesz pomachać. A weź powiedz, zostaw suba i dzwoneczek. Ty będziesz sławny w Moja internetach. stara w nocy kurwa zostawia suba i dzwoneczek. O, słyszeliście? Zostawcie suba i dzwoneczek. Mówiłeś się? Tato? Tato, nie denerwuj się. Każdy, kto zostawił mnie subskrypcję, to dołącza do gangu Turbo Przygłupu. Czyli przeciwnego gangu twojego, bo ty jesteś świeżaka. Jutro na którą do szkoły masz? Danko stał się turbo przygłupem. No. A tu cię ludzie mówią, że cię znają z Pomorskiego. Kurwa, ciekawe skąd? Pomorskiego, kur.
Pluton stał się turbo przygłupem. Im napisał, że będzie. Mówi, że w szkole będzie napierdalał wszystkich świeżaków. Andziok stał się turbo przygłupem. No z Pomorskiego, z jakiego miasta jesteś? A wstydzisz się swojego miasta? No wstydzisz się, no co? Jak się kurwa wstydzę, jak ja mieszkam w Bytowie, tak? Gdzie? W Bytowie, ty kurwa nawet nie wiesz, gdzie to jest, bo jesteś taki ułomny. Z buta chodzisz do szkoły? Tapa 41 stał się turbo przygłupem. Weź zaśpiewaj też. Spierdala, nie będę tobie śpiewał. Patryk stał się turbo przygłupem, byku, kurwa, ogarnij. Zostawcie mordeczki i łapkę w górę dla młodego, bo on pytał o łapki w górę. Tak, kurwa, twoja stara pytała. Mateusz stał się turbo przygłupem. Młody mówi, żebyście łapkę w górę zostawili. To zawoła mamę. Nie ma wszystkim. Marlena, twojego miasta, stała się turbo przygłupem. Kamil też tak, z twojej... na pewno. Kamil z twojej klasy napisał, że stał się turbo przygłupem i jebać świeżaków. Ty jesteś kurwa, jak ja nie mam żadnego Kamila w klasie. No to może obok z klasy. Bartosz teraz też stał się turbo przygłupem. Nie mam Bartosza i nie ma z drugiej klasy ani Kamila, no, ani a, Bartosza. Wszystkie klasy na pewno znasz, no na pewno. No tak, znam wszystkich, tak, kurwa, wszystkich, to no. No, to wymień. Tobie nie wymienię, bo jesteś ułomny. No. Ułomny jesteś. A kiedy idziesz na redukcję? I ty w ogóle te rude włosy kiedyś zgolisz, czy zawsze będziesz taki rudy? To nie są rude. No, a jakie? To źle widzę? Tak źle kurwa widzisz. No. Mam taki sam kolor włosów jak ty. Czyli blond? Tak, blond! A, no to widzisz, że to ty naprawdę daltonista jesteś. Jesteś kurwa blond. Już widzę, że masz. Widzę, że masz rudę i wszyscy widzą, że rudę. Kurwa jesteś rudy, twoja stara kurwa włosy na piździe. Kurwa muszę światło zapalić? No pokaż. Kurwa, muszę ci kurwa zapalić. Rudę! Kurwa rudy! Jebać rudę patapiamy. Bóg stworzył rudego, żeby uważać na niego. Nel Dis stał się turbo przygłupem. Ja, rudę, alt, weź, zgaś te światło, bo aż razi ten rudy. Tancer stał się turbo. Zgaś te światło. Powiedziałem. Zgaś te światło, bo te rudę tak mnie razi w kamerę, że chłopie. Powiedziałem, zgaś te światło. Lukas PL stał się turbo przygłupem. Tu ktoś napisał. Chuj wie, czy cię szukać w przedszkolu, czy w podstawówce. O, tu napisał Bartek, że cię kojarzy rudego. Podstawówki. Że słaby z matmy zawsze byłeś. A, wszystko mi o tobie piszą tu na czacie. To wieku. I zgaś te światło, powiedziałem. Powiedziałem, powiedziałem. Jutro biegasz z rana. Sekret stał się turbo. Jutro za bieganie się bierzesz i golisz te rude włosy, żebym się nie musiał wstydzić za ciebie. Igor stał się turbo przygłupem. Ty zjebany. No tak, potem będą mówić, że mój ojciec chodzi w rudych włosach. Nawet nie wiesz, kim jest mój ojciec. Ale ty powiedziałeś, że ty jesteś moim. Że ty ruchasz moją mamę, ty powiedziałem. Nawet nie wiesz, kto... Nie wiesz nawet, kim jest mój ojciec, więc kurwa lepiej uważaj. A ja o twoim ojcu nie rozmawiam, chłopie. Absel stał się tu... Mój stary jest dwa razy bogatszy niż ty, kurwa. A, i to jest wyznacznik zajebistości, tak? Tak, jest zajebistości, bo jestem najbogatszy, kurwa, z całej klasy. Mateusz stał się tu... Jak tu ludzie piszą, że bidak jesteś, chodzisz w dziurawych skarpetach do szkoły. Kurwa, że nie masz hajsu na przerwach? Ani ty. No to chcę zobaczyć, że ludzie piszą, że na przerwach
Zawsze pod sklepikiem, kurwa, pytasz, czy ktoś ci dołoży do batona. Kurwa, jak u nas w szkole nie ma sklepiku. Artek. Oj, Bartek, Bartek. No, ładnie. A na nazwisko jak? Twoja stara. Arbus, jak tam Kasiusz, fizjo 5 zł. Jak tam Kasiusz, Arbus, dzięki, mordo, byku. U fizjoterapeuty dzisiaj spoko. W sumie dobrze się czuję teraz, wiesz? Jak tu masz na nazwisko? Bartosz, jaki? Kurwa, nie mam na imię Bartosz, chuju jebany. Jak nie? No nie. Musiński Bartek. A i co, zdziwiony? A wszystko tu, chłopie. Kurwa, gości, jakie nie mam tak na imię. Czy Musiński masz nazwisko? No ta, mam pizdzie chyba. No. Bono stał się turbo przygłupiony. Tobie na pizdzie mam takie nazwisko. No i co? W końcu będziesz miał hajs, żeby oddać tam w szkole ludziom, bo tu piszą, że im wisisz za batony. Widzisz, kurwa, ja mam tyle kasy, że ci kurwa zaraz udowodnię. No, potem. No i kurwasz. Kuba Pepe stał się turbo przygłupiony. Co? Kurwa, 10 zł, kurwa! Radosław stał się turbo przygłupem. No i co? Same dychy, kurwa. Same dychy i 20 ty. Jo, same dychy ty masz, kurwa, same dychy. No, same dychy ty. Szkoła podstawowa numer 1 w Bytowie. Dobrze, dobrze. Bartłomieju. No. Mistrz, czym różni się rudy od pszczoły rudy niebzyka? XDDD 3 złote. Dobra zagadka, czym różni się rudy od pszczoły? Ja pierdolę, to jest takie stare, że... No to odpowiedz. No to ciekawe, czy wiesz. Rudy nie bzyka. A ja rudy nie jestem. A, dobrze powiedziałeś, że rudy nie bzyka, ty. Jak... Jaki kurde. Patrz, twoja stara ci tak kupuje zawsze na śniadanie. A na co breakfast. To jest? A co to jest? Twoja stara. Tym fotruje twoją starą w stajni. Ty? Tak, ty. Tak a, ja. A bo ty twoja udajesz. Stara. Ty udajesz rudego konia, tak? Zawsze. Ta twoja stara to jest koń. Zawsze ją rano muszę futrować. Futrujesz? A co to znaczy? Ty kurwa lepiej idź na polski, okej? Okay? A ty na matematykę. Pisz, kurwa, na matematykę. Dobra, zadam ci prostsze. 8 razy 4. Ja pierdolę 32. A, teraz odpowiedział. Czyli jestem pewien, że 6 razy 7 nie wiedziałeś. Do tej pory nie wiesz. Co? 6 razy 7. 6 razy 7? 42. No ale jak długo i to już ci wcześniej zadawałem. Pół godziny myślałeś nad tym. Tak, kurwa, ty jesteś ułom jebany. No. Widzisz? Zgaś to światło, bo ten rudy włos tak razi. No wypierdolę, to nie jest rudy. Rudy to jest. Ty, kurwa, twoja stara ma włosy na pizie. No to zawołaj mamę i niech potwierdzi, że to nie jest rudy, no. Że niby tak dziwnie kurwa, światło. Kurwa, no sam ją woła, ja mam wyjebane już. Ona mi powiedziała, że przyjdzie i tyle. No to daj numer, zadzwonię. Kurwa, moja mama nie jest dziwką, cwelu. No to kto zawołaj? Niech powie. Wyczyść to biurko. Patrz, widzisz to? Widzisz to, dziwko? Widzisz? A, papierkowe, ty, zabawkowe, ty. Myślisz, że się nie znam, ty. Też jak byłem w podstawówce, to taki mi się bawiłem. Kurwa, tyle tego jest, nie? Że ty, kurwa, nawet nie wiesz. No i wszystkie tego... zabawkowe, no. No. To byś oddał hajs ludziom w szkole, a nie. Na te batony. Zbieram dla ciebie na dom. Wiesz? Zbieram specjalnie dla ciebie na dom, żebyś miał gdzie mieszkać. Arbus, to w porządku. Ja wczoraj skończyłem rehabilitację z fizjo, więc jest GIDD 5 zł. Arbus pisze, że to w porządku i wczoraj skończył rehabilitację z fizjoterapeutą.
Pozdrów arbuza. Pozdrów arbuza. Ta arbuza. Jak się sprzedał, że zabawkowe ma tą kasę. Jaki koleś, czyli nie ma hajsu. Paweł Kaleta stał się turbobrzygłem i widzisz, jak się chwaliłeś, że niby masz hajs, a to wszystko zabawkowe jest. Tak jak mówiłem. No jak nie? Z drugiej strony sklep podrukowałeś. Jaki koleś ty. On się podnieca pieniędzmi z Pepko, ty. Pieniędzmi z Pepko się podnieca. Masakra. Ty jesteś z Pepko. Pepko se kupił pieniążki i jest kozak. Czychu stał się turbo przygłupem. Telefon mi stopadł, bo nie chcę kurwa... Ale jest zajebiście, jak ciebie nie widać, tego rudego.